Larum w sprawie nieoczekiwanej redukcji zatrudnienia w KGHM podnieśli działacze ZZPPM-u z kopalni Lubin. Doszły do nas alarmujące wiadomości. U nas na kopalni Lubin dowiedzieliśmy się też, że na innych oddziałach, na innych kopalniach i hutach planowana jest redukcja załogi i to jest bardzo poważna redukcja załogi. U nas ma to wynieść gdzieś około 70-60 osób. Z tego co wiemy, kierownicy oddziałów już przygotowują takie listy na temat ludzi do zwolnienia. Według związkowców zwolnienia mają dotyczyć około 2% liczby pracowników KGHM. U nas w naszym zakładzie, w Zakładach Górniczych Lubin, pracuje około 3300 załogi. To jest w granicach 60-70 osób. To jest w całym tym rocznym tym zestawieniu, to więc może to dojść nawet do liczby 100 osób. Więc jest to już potężne, to jest 100 rodzin, które pozostaną bez środków do życia. Przy firmie, która chwali się zyskami, rekordową produkcją, zaczyna się od zwalniania ludzi, a przypomnę jeszcze raz, jest gro ludzi zatrudnionych w centrali, która mogłaby już spokojnie też zakończyć swoją pracę, pójść na emerytury. Tam należy szukać też oszczędności, a nie bezpośrednio ludzi z produkcji. Władze KGHM dementują informacje na ten temat. To są plotki, nie ma żadnych list ludzi do zwolnienia, nie ma żadnych stanowisk do zwalniania. Takich procedur nie ma, nie było i myślę, że w KGHM nie będzie. Obecnie w KGHM pracuje około 18 tysięcy osób. Według związkowców pracę w miedziowej spółce może stracić blisko 400 osób. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko.